Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was kolejny odcinek na moim kanale, gdzie pogadamy sobie nieco o Battlefield 5, ale przy okazji cofniemy się też do starszych części, bo chciałem nieco powiedzmy rzucić wam tutaj kilka porównań. Ja akurat miałem okazję grać w bardzo wiele Battlefieldów, czyli Battlefielda 2, 2142, Bad Company, Battlefield 3 i 4 i oczywiście Battlefield 1 i wszystkie te Battlefieldy jakby kupowałem do tej pory, tak? A przynajmniej jeżeli chodzi o Battlefielda 5, to może być to pierwsza część, której tak naprawdę w ogóle nie zobaczycie być może u mnie na kanale. Przynajmniej na razie powiem wam na start, że ten trailer, który się pokazał, był dla mnie naprawdę straszny. I po prostu czułem się, jakbym oglądał Call of Duty, a nie serię Battlefield. Ja nie wiem, czy DICE po prostu nie słucha w ogóle swojego community, czy niektórzy ludzie, którzy tam pracują, którzy są związani z APR-em, coś mają poprzekręcane w głowach, ale od wieki wieków wspominamy tak naprawdę DICE, co my chcemy zobaczyć tak naprawdę w serii Battlefield. I sądzę, że community bardzo jasno się wyraża tak naprawdę, co ludziom pasuje, co ludziom nie pasuje. I od razu sorki za być może samoloty w tle, ale niestety jest lato, mam otwarte okna i niestety nie mam za bardzo innej możliwości dzisiaj tego nagrać, więc mogą być samoloty niestety w tle. Tak jak powiedziałem, community bardzo głośno się wyraża tak naprawdę, co w tym Battlefieldzie chce zobaczyć. Tymczasem mam wrażenie, że to nowe, Call of Duty, prawie to byłoby trafne. Ten nowy Battlefield po prostu mi się przynajmniej osobiście kompletnie nie spodobał, przynajmniej po tym trailerze. Powiem wam w ten sposób, kiedy oglądałem różnego rodzaju trailery Battlefielda jak do tej pory, to po prostu zawsze było czuć, że to jest ten Battlefield. Przede wszystkim zawsze był ten charakterystyczny dźwięk, który odpalamy powiedzmy gdzieś tam w menu, jest ta muzyczka taka znana z Battlefielda, tak? Dodatkowo, nie wiem, po prostu ten trailer był tak skonstruowany, że było widać najważniejsze jakby elementy Battlefielda, które mają być tam nowe oraz, nie wiem, po prostu coś było czuć po tych trailerach, że jest to Battlefield. Kiedy autentycznie oglądałem tego Battlefielda 5 na tym trailerze, to czułem się, jakbym oglądał Michael Bay Call of Duty. I niestety mam takie skromne wrażenie, że tak to może dokładnie wyglądać w przypadku tego nowego BF-a. Dodatkowo, patrząc po poprzednich BF-ach, bardzo boję się, że DICE też powtórzy niektóre błędy, które zrobili już w poprzedniej części. Battlefield 3, Battlefield 4 i Battlefield 1 miały na przykład straszny spam granatami i to było naprawiane w każdej części po kolei, tak naprawdę tam co jakiś czas w patch notach, ale później właśnie te serie powtarzały, czyli Battlefield 3 to naprawił, to powtórzył to Battlefield 4. Battlefield 4 to naprawił, to potem powiedzmy Battlefield 1 znowu zepsuł ten spam granatami po prostu i tak dalej. Kolejna rzecz, którą pamiętam, to system podnoszenia ludzi też naprawiali jakby w Battlefield 3, żeby nie można było w nieskończoność po prostu podnosić ludzi. Coś, co później w Battlefield 1 znowu powróciło, a potem znowu to cofnęli. Więc no nie wiem, DICE cały czas uwielbia powtarzać dokładnie takie same błędy. I poza tym chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że z roku na rok to tempo rozgrywki Battlefielda jakby rośnie. Ja na przykład zawsze uwielbiałem Battlefielda po prostu za jego taką bardziej taktyczną rozgrywkę. Szybko wam powiedzmy przytoczę taki przykład, jak to mniej więcej wygląda. Powiedzmy w Battlefieldzie 2 była taka mapa, która się nazywa Strike at Karkan, która później została przeniesiona do Battlefielda 3. I mieliśmy jakby wersję dla 32 graczy, taką maksymalną wersję tej mapy. Battlefield 2 na przykład miał takie świetne rozwiązanie, że powiedzmy mieliśmy mapę Strike at Karkan, ale była ona przystosowana dla trzech różnych trybów, dla 16 graczy, dla 32 graczy i dla 64. I jakby wiadomo, oczywiście ta wersja dla 64 graczy była największa. I tam nie pamiętam dokładnie ile mieliśmy flag na Strike at Karkan, ale musiałbym to policzyć. W każdym razie Battlefield 2, tak jak mówię, miał specjalną wersję dla 64 graczy, a Battlefield 3 zaimplementował dla 64 graczy wersję dla 32 graczy. Więc kiedy powiedzmy kompresujemy tyle ludzi w mniejszej mapie, to od razu zaczyna się po prostu robić masakra, czyli strzelamy do jednego typa, ktoś zaraz jest za plecami i nas zabija i tak dalej i tak w kółko. Oczywiście nieskończony spam granatami, każdy gdzieś przy krzaku ma jakiegoś RPGa, który może rozwalić nasz czołg, więc po prostu jest taka lekka masakra. No to tempo rozgrywki niestety Battlefielda bardzo, bardzo mocno wzrastało z roku na rok, co mi się nie do końca powiedzmy podobało. Na przykład w Battlefielda
trójkę i czwórkę głównie grałem na 32 graczy. Battlefield 1 akurat nieco fajniej powrócił do 64 graczy, bo te mapy były większe, ale kiedy tylko znowu te mapy robiły się już od razu sporo mniejsze, bo powiedzmy jakieś tam Fort de Devon, o ile dobrze pamiętam i o ile dobrze to wymówiłem, no to ta na przykład mapa już była bardzo mała i tam wpychali 64 graczy i ta gra to wyglądała jak jeden wielki Operation Lockers. Po prostu, albo nie wiem, operacja metro na przykład. Czyli po prostu tempe napierniczanie, byle w jakim kierunku, gdzie są przeciwnicy i rzucanie granatami, materiałami, które eksplodują i tak dalej. Bardzo, bardzo słabo tak naprawdę. To niestety zostało momentami rozwiązane, więc dlaczego w ogóle wspominam o starych częściach, kiedy mówimy o nowym Battlefieldzie? Bo boję się, że te same błędy powtórzą i w nowym Battlefieldzie. Jak na razie wygląda na to, że DICE w ogóle idzie w zupełnie nowym kierunku, który tak naprawdę nie wiadomo o co tutaj chodzi. I musimy wziąć pod uwagę, że ten trailer, który został wypuszczony, to tak naprawdę jest tylko taki przedsmak tego, co możemy zobaczyć w Battlefieldzie. I oczywiście najwięcej będziemy mieli okazję poznać, kiedy zagramy w beta, albo kiedy zobaczymy jakiś gameplay na przykład z tego nowego Battlefielda. Aczkolwiek nie wiem, co mam wam powiedzieć. Ten trailer tak kompletnie mnie po prostu nie zachęcił, żeby kupić tego nowego BF-a, że ja w ogóle na razie nie wiem, czy tego Battlefielda po prostu kupię. To będzie pierwszy Battlefield od czasów Battlefield Battlefielda dwójki, którego być może ja po prostu nie kupię. I już na przykład grając Battlefielda 1 wygrałem ile? Zaraz wam powiem. Wejdźmy na chwilkę do Origina, bo akurat ściągam tutaj jakąś gierkę. Ściągam chyba specjalnie Battlefielda 4, z tego co wiem, żeby zrobić dla was ten mały filmik. I już patrzę. Odpaliłem sobie niechcący Battlefielda 4, ale my chcemy Battlefielda 1. Proszę bardzo. I Battlefield 1. I ile mam wygranych godzin? 92 godziny. Czyli nawet nie mam 100 godzin wygranych w tego nowego Battlefielda 1. Po prostu tak mnie zniechęcił on do gry. Dodatkowo, niestety, oczywiście Battlefield się zrobił strasznie casualowy, przynajmniej ten pierwszy, tak jak już wspominałem, givery nie mają odrzutu, słaba modyfikacja naszej postaci, o właśnie, tego też się boję. Tak, twórcy mówili, że ojej, będzie tutaj modyfikacja naszego gracza, no bo to jest oczywiście jedna z takich ważniejszych rzeczy w Battlefieldzie, tak, że możemy dostosować naszego żołnierza, ale jeżeli będą to, nie wiem, jakieś kosmetyki dla naszej postaci, jakieś, nie wiem, rączki metalowe zamiast prawdziwych, jakieś czapeczki kolorowe i tak dalej. Mam nadzieję, że DICE nie zrobi tego tak kompletnie bez sensu. Powiedzmy, nie chcę, żeby z tego się zrobił taki Counter-Strike w pewnym sensie. Counter-Strike jest jeszcze taką bardzo interesującą gierką, że Counter-Strike tak naprawdę, powiedzmy, ma tylko walkę pomiędzy terrorystami a antyterrorystami, ale poza tym jakiejś takiej większej fabuły nie ma. No nie wiemy, dlaczego na przykład ci terroryści atakują, nie wiem, Militię, dlaczego oni atakują The Dust i tak dalej. Po prostu tam gramy na cele i tam, powiedzmy, te givery są... Ludzie sobie oczywiście ustawiają różne skiny, ale nie jest to, powiedzmy, taka gra, która jest taka hardkorowo zakorzeniona w wojsku, tak? Powiedzmy, tam się liczą nasze umiejętności, a nie to w pewnym sensie, jaką giverę mamy, tak? No, nie będę już się tutaj rozpowiadał na temat całej mechaniki Counter-Strike'a, bo nie ma sensu. Aczkolwiek Battlefield zawsze właśnie, powiedzmy, miał jakąś epokę historyczną, w której działo się coś i powiedzmy... Chcielibyśmy, żebyśmy dobrze się czuli w tej epoce i żeby to nie było jakieś takie wzięte kompletnie z dupy, że nagle latamy z jakimś, nie wiem, różowym czołgiem na przykład na polu bitwy, więc w przypadku Counter-Strike'a moim zdaniem to jeszcze przejdzie, w przypadku Battlefielda już nie, więc ja też bardzo bym chciał, żeby w tym nowym Battlefieldzie było więcej broni, które można sobie dostosować. Ludzie bardzo często mówią, i to bardzo mylnie, że w przypadku I wojny światowej i II wojny światowej, powiedzmy, nie było zbyt dużo uzbrojenia, tak, z którego ludzie korzystali. Jak wiecie, podczas I wojny, jak i II wojny światowej, głównie używaliśmy karabinów, które miały ręczny zamek, czyli na przykład jakiś Mauser, coś w tym stylu. Co tam jeszcze dalej mieliśmy? Pojawiały się jakieś takie pierwsze półautomaty, jak M1 Garand, na przykład GWR 43, o ile się nie mylę. Więc pojawiały się jakieś tam pierwsze półautomatyczne givery w czasie tej wojny, już powoli, ale no jeszcze, powiedzmy, jakieś pistolety, oczywiście maszynowe też już były bardziej znane na polu bitwy, no ale powiedzmy były jakieś tam różnego rodzaju prototypowe bronie, które oczywiście nie zostały wykorzystane, a tylko ludzie je badali, żeby, ulepszyć uzbrojenie. Ale właśnie w Battlefieldzie 1 było bardzo, bardzo, bardzo dużo prototypów, bo po prostu oni nie szli w tą...
prawdę jakby historyczną, tak? Tylko po prostu chcieli zrobić Battlefielda po swojemu, więc było tam masę różnego rodzaju prototypów, które moim zdaniem były bardzo kiepsko wykorzystane, bo masę dodatków jest dostępnych dla tej broni różnego rodzaju, które można byłoby wykorzystać na bardzo ciekawy sposób, tylko trzeba byłoby więcej moim zdaniem poświęcić każdej indywidualnej broni, by takie dodatki zrobić, ale to by się dało ogarnąć. Zamiast robić, nie wiem, jakieś stałe na przykład warianty Giver, nawet powiedzmy różnica w kalibrze takich broni już mogłaby być jakimś tutaj wyznacznikiem, tak jak to na przykład było w Battlefieldzie 4, gdzie na przykład mieliśmy Scaraha o większym kalibrze 7,62 i on zadawał większe obrażenia, ale strzelał wolniej, tak? Tego typu rzeczy. To by było naprawdę, naprawdę super. W Battlefieldzie 1 mam wrażenie, że ten temat w ogóle tak naprawdę olali. I taka możliwość też by była w Battlefieldzie 5, żeby właśnie zobaczyć różnego rodzaju prototypowe bronie, które pojawiały się m.in. w trakcie II wojny światowej. Można byłoby je, powiedzmy sobie, wykorzystać w jakiś ciekawy sposób. I również jest masa różnego rodzaju ciekawych dodatków, które można wykorzystać w II wojnie światowej, szczególnie, że tam technologia już rozwinęła się sporo mocniej. Aczkolwiek, no ja sobie tutaj spekuluję, ale myślę, że już nie ma co przeciągać tego odcinka, bo możemy gadać o tym, jak bardzo mi się nie podoba Battlefield 5, jak bardzo mi się podobały poprzednie części i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek, co chciałem wyciągnąć z tego filmiku, to to, że niestety DICE, przynajmniej moim zdaniem, popełniło znowu kolejny fuck up, pokazując nam trailer, który tak naprawdę nie wygląda jak Battlefield i bardzo dużo ludzi w ogóle się martwi na temat tego, czy to będzie Battlefield. Ja nie wiem, kto jest odpowiedzialny za dział, który takie rzeczy prezentuje, bądź kto, powiedzmy, tworzy tą grę, ale mam wrażenie, że gdzieś tam ta stara ekipa tego Battlefielda, która kiedyś go robiła, gdzieś tam zginęła i być może oni przeniesie się do innych studiów i teraz DICE jakby nie ma za bardzo pojęcia tak naprawdę, jakiego Battlefielda chce zrobić, albo za bardzo się zapatruje na Call of Duty i chcą zrobić Call of Duty zamiast Battlefielda. Na koniec jeszcze chcę wspomnieć tylko tyle. A propos trochę tego, co było w poprzednich Battlefieldach, a głównie Battlefield 1. Battlefield 1 był dla mnie tak kiepski, że dla mnie sporo większą przyjemność sprawiały mi gierki jak jakiś prosty Killing Floor na przykład. To była gierka, którą uwielbiałem sobie odpalać od czasu do czasu, mimo że to jest zwykłe, tempe napierniczanie zombie. Już sporo chętniej bym wbijał do Counter-Strike'a Global Offensive, który jest już po prostu absolutnie powtarzalny do bólu i każda część jest taka sama, ale ludzie kochają właśnie grę za to, że trzeba tutaj pokazać skilla, tak? Po prostu. Co tam jeszcze chętniej odpalałem? Frostpunka na przykład ostatnio, jak wiecie, sobie zaczynałem odpalać, ale właśnie nie ma takich gierek FPS w multiplayer, które bym tam za bardzo grał. O, Destiny bardzo chętnie sobie odpalam, Titanfalla 2 sobie jeszcze nawet chętnie odpaliłem niż Battlefielda. W zasadzie cokolwiek, co jest na mojej liście, chętniej to sobie odpalałem niż te nowe Battlefieldy, bo po prostu są one moim zdaniem wykonane dość kiepsko. Więc martwi mnie przyszłość Battlefielda 5, ale myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, cześć.